Przystępujemy do lakierowania. Poczekaliśmy 10 minut i zaczynamy. Now or never. Here it comes. Do naprawy trafiła BMW 530. No już trochę wiekowa, ale wiadomo. Mocna, piękna. Klient zdecydował się na wymianę progów, ponieważ już były ogniska korozji, dwa przednie błotniki i wymalowane były dwa tylne błotniki łącznie z tylną klapą. No, wiek zrobił swoje. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Zapraszam, jak zawsze, do obejrzenia. BMW 530, wstawione reparaturki progów, do naprawy ogólnie przednie błotniki, tylne błotniki, pokrywa bagażnika i drzwi, które będą cieniowane. Wejdziemy, pokażę Wam drugą stronę tak samo. Standardowo epoksyd. Nakładamy szpachlówkę. Łapiemy kształty i trochę szlifowania zabawy. Efekt będzie ten sam. Jesteśmy w trakcie wyrównywania. Wszystkie miejsca przyszlifowane, jak zawsze pokrywamy po raz kolejny warstwą podkładu epoksydowego. Jeszcze zostaną tylny błotnik, który jak widać jest w szpachlówce. Zobaczmy druga strona. Też już prawie wszystko zakończone. Bardzo dużo szpachlówki. I również miejsca przesiłowane, jak widzicie, pokryjemy warstwą podkładu epoksydowego. Następnie położymy podkład gruntujący. Także prace posuwają się do przodu, jak widzicie. Progi udało się zagruntować. Wcześniej oczywiście podkład epoksydowy. Dla wyjaśnienia, podkład epoksydowy nie jest podkładem wypełniającym. Jest to izolator, który nakładamy najgrubiej, około 20-25 mikronów. Może się wydawać, że jest niepokryte, czy też nie wiem jak to nazwać, że przebija blacha jeszcze i tak dalej, ale to w zupełności wystarczy. Ono za zadanie tylko i wyłącznie nie dopuścić wilgoci do blachy. Podkreślam, nie jest podkładem wypełniającym, czy też akrylowym, że możemy go nakładać nie wiadomo ile. On ma swoje zadanie, ma je spełnić, ma zamknąć dostęp do blachy i to wszystko, co ma zrobić. Wszystko w podkładzie. Następnym zadaniem będzie oszlifowanie i nałożenie już lakieru. Mamy jeszcze pokrywę bagażnika, która została również zagruntowana. Wszystko jest zrobione, jak się należy, schnie, więc zapraszam do kolejnego etapu. Jak widać, auto oszlifowane, progi już są oklejone, zrobiona konserwacja, odcięcie specjalną powłoką gumową. Nie wiem, czy to dobrze widać. Ok. W każdym razie wszystko jest przygotowane, oklejone, zrobione miejsca na przejścia. W ten sposób może zobaczyć. O. Błotnik tutaj będzie wycieniowany. Wycieniowany również do tylnej klapy, ponieważ to również jest naprawiana. To widać, że wszelkie rodzaje przejścia, czy cokolwiek, gdzie robimy natrysk, nie kończymy ostrą taśmą. Także wszystko jest przygotowane do lakierowania. Także następny etap prac za mną. Czas na lakierowanie. Muszę zobaczyć, jak to ma wyglądać, jak to wygląda.
świetniki, wiadomo, zostawione miejsce na cień. Cieniujemy również do klapy, ponieważ też będzie lakierowana. To jest to samo. Ostatnia warstwa bazy mnie czeka i przejdę do lakierowania lakierem bezbarwnym. Należy pamiętać, żeby bazy nie przesuszać, ponieważ straci ona możliwość przyczepności z lakierem. Później zdarzają się takie przypadki, że po prostu odchodzi lakier bezbarwny. Więc uczulam. Nie czekamy pół dnia. Pierwsza warstwa lakieru położona. Widzicie, jest tak nie do końca pełen połysk. Tak jak mówiłem, robimy pół warstwy. To jest warstwa typowo na przyczepność. Za chwilę położę drugą warstwę. Postaram się tym razem, żebyście ze mną byli w tym momencie. No po prostu tak się spieszyłem, że ominąłem ten fragment. O, tutaj świetnie widać pod słońce, że jest dokładnie zapruszone. Tak to ma wyglądać. Tak to ma wyglądać, żeby było wszystko dobrze. Błotniki również, proszę zobaczyć. I teraz za chwilę będę kładł warstwę pełną, która zamknie lakierowanie. Tak to wygląda. Za chwilę do... Przystępujemy do lakierowania. Odczekaliśmy 10 minut i zaczynamy.
zadane było, skończone. Wyszło pięknie. Wszystko pasuje jak należy, więc temat uważam za zamknięty. Przednie błotniki nie są założone jeszcze, co prawda, ponieważ schowane są w innym pomieszczeniu. To już sobie klient założy osobiście. Także 530 zakończona. Now, 1 Charlie, 7 November, go.